Dla wszystkich, tu poziom 7, a to jest więcej Age of Empiresona. Zanim zacznę kolejny quest, wejdę do mojego Advisor Hall i zmienię sobie trochę moich doradców. Otóż wezmę tego pana, który da mi więcej kamienia, oraz tutaj wezmę pana, który zwiększy obrażenia moich wież. Ponieważ dzisiaj robimy quest Keep Them Under Our Wings w wersji elitarnej, żeby nie było za łatwo. Otóż na czym polega ten quest? Musimy ochronić jeden budynek, ale żeby nie było zbyt fajnie, do dyspozycji mamy jedynie wieżę. Jest trochę tutaj kopalni kamienia, trochę drewna, więc będziemy musieli wydobywać te surowce, ale na początku trzeba się dozbroić. Już niedługo ten obszar zroi się od panów z maczugami, którzy nie za bardzo lubią cokolwiek. Okej. Szybko stawię tych parę, wiesz? Jak się zaczną kończyć surowce, to powoli zaczniemy ich wieśniaków zmusimy do ich wydobywania. Na przykład was pięciu teraz pośle do kamienia. Nie, wykupujcie tam. Nie, wy do drewna. Może nie wszyscy. Dobra, potrzebuję więcej drewna, więc to się sprawdza. Okej, idą już pierwsze fale. Dzięki temu, że włączyłem wersję elitarną, to wszyscy wojownicy są w wersji elitarnej. Mają więcej zdrowia i zadają większe obrażenia. Jest to głównie wyzwanie dla tych, którzy mają już wyższy poziom, mają lepsze ekwipunki. No i cóż. Zobaczymy, jak się to uda. Niektóre jakby kawałki bitewne są bardzo fajne, zwłaszcza centowie mają bardzo fajne kawałki. Okej. Panowie, pierwsze co robią, to fokusują się na naszych wieśniakach, więc trzeba będzie nimi trochę uciekać. Okej, kolejna fala. Na razie nie są zbyt duże fale i nie są zbyt dobrze uzbrojone, więc spadają dosyć szybko i łatwo. Ale to się zmieni. Okej, uciekać. Dobra. Teraz powrotem budować. Oj, pierwsza fala zaczyna nas spoko atakować. Po raz pierwszy, okej. Nue ma problem. Jakoś ci panowie, którzy atakują z boku, w ogóle ignorują tych ścinających drzew. Dlaczego? Od razu rzucają się na tych, co robią kamienie. Nie wiem, dlaczego tak to jest. Okej, kolejna wieża. Dobra, niech biją wieżę. Wolę jak biją wieżę, niech jeszcze biją mi wieżę. Wszakami trzeba uciekać tak dalej. Okej, jak widzicie, już zaczynają iść silniejsi trochę bandyci. Trochę bardziej odporni na strzały i trochę bardziej bolący. O, prawie rozwalili mi w tej wieży. Trzeba by je naprawić.
Teraz zostawić parę nowych. A, uciekaj wyśniaku, uciekaj. No, powoli się kończy drewno. I znowu uciekamy jeszcze tam. Żeby nam też nie pozabijali. No to już całkiem fajną mamy liczbę, wiesz. A ciągle będzie się powiększać, mam nadzieję. No nie, wyśniak, uciekaj. Okej, skończyło nam się kamień. To niezbyt fajnie, ponieważ w pobliżu nie mamy żadnych innych już kamieniach. Na razie chyba będziemy musieli się bronić tym, co mamy. Najbliższe złoże kamienne jest dopiero tam daleko. A patrzę sobie tych panów wolkę, żeby oni pozwoli nam spokojnie pomóc. Okej, pierwsi ziemniacy padają. Pod czasami wrogów bandytów. Fajnie. Że zdążył się wstawić parę wierszy, zanim wszyscy padli. A może i nie. No, zrobimy małą taką ścieżkę zdrowia pomiędzy naszymi wierszami. Tam powinno im się rozbudować. No i rozwalili mi fundament na wierszy. I idą kolejni, niestety. Czy raz, czy niestety. Dobra, idź tego. Najbardziej zaskoczy teraz. No i wyrzynają mi wyśmy. Jak mówię. Nie pozwolą mi się dojść na tej wieży. Wszyscy panowie. Okej, to chyba ja tyle, jeżeli chodzi o wieśniaków w tej misji. No i cóż, teraz pozostaje tylko wierzyć, że to, co wybudowaliśmy, potrafi obronić się przed kolejnymi falami. Żeby trochę pomóc, bo zaczniemy pokusować żołnierzy po kolei. Zawsze bicie jednego żołnierza jakoś chyba lepiej działa niż bicie kilku. Chyba zacznę bić od tych słabszych, bo one zawsze szybciej padają. A ja również zadaję jakieś tam wrażenie. Okej, zostało jeszcze półtorej minuty. Mam nadzieję, że uda się to wybronić. Jakoś. O nie, tam jeszcze miałem paru ziemniaków. Wow, nie widziałem. Okej, jeszcze minuta. Może przetrwamy, może to przetrwamy. Może. Chociaż całkiem sporo ich się tu narobi, więc nie wiem. Nie
28 sekund. I 5 wież zostało mi jeszcze do rozwalenia. Pół minuty. Ojejku, kolejna fala przyszła. Będzie ciężko, będzie ciężko. 10 sekund. Mam nadzieję, że w 10 sekund nie zdążę wyjść z tego budynku. A, jeszcze zajmą się magazynami, więc... Okej, udało nam się przetrwać. Dobra. Przetrwaliśmy 5 minut, więc fucha odwolona. Idziemy sobie stąd. Otóż... Było blisko, ale jednak się udało. I co dostaniemy? Krap, to jest taki niskolevelowy quest. Ale całkiem trudny, muszę przyznać. Przynajmniej w wersji elitarnej. Okej, to było kolejne filmiki z Age of Empires Online. Jeżeli chcielibyście coś więcej zobaczyć, mam coś specyficznego nagrać, to piszcie w komentarzach, czy dajcie jakoś znać. Jak nie, to będę dobierał sam jakieś różne nudne rzeczy i nagrywał. No cóż, w każdym razie dziękuję za uwagę i na razie.